Księga Dżungli. Dawno temu w afrykańskiej dżungli żyły zwierzęta pod panowaniem natury. Blisko dżungli żyło również plemię ludzi. Pewnej nocy kulawy tygrys Shere Khan postanowił zapolować na ludzi. Zaatakował mieszkańców wioski, głośno rycząc. Tabaki, szakal, który był jego pomocnikiem, podążał za tygrysem. Podczas pogoni za człowiekiem Shere Khan skoczył na czerwony kwiat i głośno zaryczał. Raksza przyglądała się temu, siedząc przed swoją jaskinią razem ze szczeniętami. Ten tchórzliwy tygrys poluje na słabszych ludzi. W końcu jest kulawy. Jak miałby upolować sarnę? Wygląda na to, że tylko oparzył sobie łapę. Ryk ustał i znów w lesie zapanowała cisza. Wilki zaczęły mówić o tym, że widzą, jak ruszają się krzaki. Tata wilk przyczaił się do skoku. Ludzkie szczenie! Dziecko uciekło z wioski i przyczołgało się do jaskini wilków. Zatrzymam go i wychowam jak własne szczenie. Nazwę go Mowgli. Raksza, nie sądzę, żeby Vataha zaakceptowała ludzkie szczenie. Zostaw to mnie. Tabaki w tym czasie krył się za jaskinią i opowiedział wszystko o ludzkim szczenięciu Shere Khanowi. Shere Khan błyskawicznie pobiegł do jaskini. To ludzkie szczenie jest moje. Oddajcie mi je. Idź precz, kulawy tchórzu! Jest moim dzieckiem i nie waż się go dotknąć. Zraniony podczas pożaru Shere Khan opuścił jaskinię, widząc wściekłość matki. Pewnego dnia ten dzieciak trafi w moje łapy. Następnego dnia przedstawili Mogliego reszcie Vatahy. Po długiej rozmowie za zgodą Bagiry, Vataha zaakceptowała Mogliego. Bagira i Balu nauczą go prawa dżungli. Musi wrócić do swojego plemienia, gdy dorośnie. Mowgli dorastał w dżungli, ucząc się jej sposobu życia. Balu nauczał go wszystkich dżunglowych tradycji. Nauczył go, jak mówić w językach zwierząt. Nauczył go również ulubionych rzeczy, jak szukać miodu i łapać ryby. A Bagira nauczył go samoobrony. Został wychowany przez człowieka, więc pilnował, by nie utracił swojego człowieczeństwa i mówił mu, że pewnego dnia powróci do swoich. W końcu Mowgli pokochał dżunglę. Kochali go jego wilczy bracia. Stał się przyjacielem wszystkich zwierząt w dżungli. Lata mijały, a Akila, przywódca Vatahy, nie była już w stanie polować tak jak kiedyś. Shere Khan postanowił wykorzystać jej słabość. Młode wilki, nadszedł czas, byście przejęły przywództwo nad stadem. Pozbawcie Akilę przywództwa. Dajcie mi ludzkie szczenie, albo będę zawsze polował na waszym terytorium i nie zostawię wam nawet kości do polizania. Młode wilki powiedziały Akili, by zrzekła się przywództwa. Jesteście tchórzami, jeśli chcecie oddać Mowgliego Shere Khanowi. Zgodzę się zrzec przywództwa, jeśli pozwolicie odejść Mowgliemu. O spotkaniu usłyszał Bagira. Mowgli, już czas pokazać Shere Khanowi jego miejsce. Czas na pojedynek. Ale jak mam z nimi walczyć w pojedynkę? Cała Vataha jest teraz za Shere Khanem. Idź do wioski ludzi i przynieś czerwony kwiat. Czerwony kwiat go odstraszy. Lepiej jak opuszczę dżunglę i będę żył z ludźmi. Mowgli przytulił Bagirę i Balu i zapłakał pierwszy raz w swoim życiu. Wkrótce Mowgli zasnął na brzuchu Balu. Wszyscy zasnęli na drzewie. Grupa małp zobaczyła Mowgliego i go porwała. Te małpy były najbardziej szalonymi zwierzętami w dżungli i nie przestrzegały żadnych praw.
Gdy Balu i Bagheera się obudzili, myśleli, że Mowgli wyruszył do wioski ludzi. Mowgli tymczasem był niesiony przez dżunglę przez małpy. Wkrótce zauważył Chila, lecącego ptaka. Mowgli powiedział mu w języku ptaków, żeby przekazał Balu i Bagheerze, że porwały go małpy. Zamknij się! To kolejny trik! Chcemy się nauczyć od ciebie wszystkich trików! Wkrótce będziemy rządzić dżunglą, jeśli nauczymy się kontrolować zwierzęta! Chil powiedział Balu i Bagheerze o porwaniu Mowgliego. Trzymali Mowgliego w zimnych kłamcach! To było opuszczone miasto dżungli! Te małpy są przebiegłe i niebezpieczne. Nie możemy z nimi walczyć. Musimy poprosić o pomoc Ka. Przekonali Ka, by przybyła i im pomogła. Razem poszli do ruin. Małpy ukryły Mowgliego pod wielką kopułą. Najpierw do środka wszedł Bagheera. Gryzł i rzucał małpami, ale było ich tak dużo, że został szybko osaczony. Ukryj się w stawie! Zajmę się tymi szaleńcami! Balu zaczął rzucać małpami na lewo i prawo, ale wkrótce i on został osaczony. Wszystkie małpy usiadły mu na brzuchu i zaczęły go bić. Pojawiła się Ka i zasyczała. Wszystkie małpy się wystraszyły i uciekły na drzewo. Ka rozbiła kopułę, pod którą schowany był Mowgli i go uwolniła. Wow, ale pyszny posiłek. Nie, Ka! Zostaw chłopaka w spokoju. Ka puściła Mowgliego. Potem zaczęła swój taniec, który zahipnotyzował małpy i pozwolił jej je zabrać. Myślę, że dżungla nie jest już moim domem. Powinienem ją opuścić jak najszybciej. Mowgli pożegnał się z Bagheerą i Balu i wyruszył do wioski. Ludzie najpierw bali się Mowgliego. Ten dzieciak wyszedł z dżungli. Może być jakimś oszustem. Może nas zaczarować. Wygląda jak niewinne dziecko. Dlaczego jesteście tacy podejrzliwi? Chodź, moje dziecko, zamieszkasz ze mną. Wkrótce Mowgli zapoznał się z życiem we wiosce. Nauczył się też ich języka. Dali mu też pracę przy zaganianiu bydła. Jego przyjaciele Bagheera i Balu odwiedzali go w górach, a jednego dnia przyszedł do niego również Szary Wilk, jego brat. Watacha ma kłopoty! Shere Khan chce zabić wszystkie wilki jeden po drugim! Chcieliście mną nakarmić Shere Khana. Czemu miałbym wam teraz pomagać? Nie jesteśmy tego samego gatunku, ale nasza matka wychowała nas jak rodzeństwo. Musimy ją pomścić. Co? Czy... mama... Zginęła walcząc z Shere Khanem. Przyszedł do jaskini po ciebie, ale ona nic nie powiedziała. Dosyć! Nie daruję tego Shere Khanowi! Mowgli zabrał swoje stado do kanionu, gdzie krył się Shere Khan. Jechał na jednym z bawołów. Gdy dotarli do kanionu, dołączyła do nich Akila, przywódca watachy wilków. Poprowadź krowy w przeciwnych kierunkach. Ja je poprowadzę stąd. Shere Khan wpadnie w pułapkę. Zgodnie z planem wypuścili stado w kierunku Shere Khana. Cały kanion się trząsł od ich kopyt. Shere Khan usłyszał ich dudnienie i rozejrzał się na lewo i prawo w poszukiwaniu drogi ucieczki, ale ściany kanionu były pionowe i nie było żadnej drogi ucieczki. Bydło przybiegło ze wściekłością, powaliło go i przebiegło po Shere Khanie. Byk przygniótł Shere Khana w błocie, znów przebiegły po nim bawoły, aż nie było już potrzeby przebiegania. To był koniec. To był koniec Shere Khana, wroga wioski i całej dżungli. Jej! Mowgli obdarł Shere Khana ze skóry i poszedł na wilcze wzgórze.
Widząc skórę Szerkana na ramionach Mowgliego, wilki zawyły triumfalnie. Akila została ponownie mianowana przywódcą, a Mowgli opuścił dżunglę. Wkrótce Mowgli dowiedział się, że Messua była jego prawdziwą matką. Potem dżungla i mieszkańcy wioski żyli długo i szczęśliwie.